Cześć, jestem Kola, to jest moja żona Oksana. Gram rap, zajmuję się tym od 12 lat. I chciałem wam powiedzieć krótko, jak się zaczęła moja historia z rapem. Kiedyś, właśnie 12 lat temu, kiedy było mi źle, to miałem taką tendencję, żeby uciekać sobie gdzieś z domu i szukać sobie różnych przygód. I właśnie w tym czasie bardzo zacząłem eksperymentować z alkoholem, narkotykami i wydawało mi się to takie super, że to będzie moją ucieczką. I właśnie w tym momencie zderzyłem się z kulturą hip-hop i kiedy zobaczyłem właśnie ten klimat, to bardzo pociągnęło mnie i pomyślałem sobie, że to jest dla mnie, że tam właśnie znajdę tą upragnioną wolność i że to jest to po prostu, co mam robić. No i zacząłem robić z chłopakami u mnie w mieście tą muzykę i zaczęliśmy się ostro tym jarać. No ale klimat, który towarzyszył tej kulturze wtedy u nas w tamtym czasie, to była jedna wielka balanga, że były dragi, alkohol. I to stało się stylem mojego życia, a potem coraz częściej zacząłem uciekać z domu jako taki dzieciak zbuntowany, no i coraz więcej różnych złych historii zaczęło się dziać, bo żeby były pieniądze na imprezę, to właśnie trzeba było coś wykombinować, więc na ulicy będąc bardzo szybko nauczyłem się radzić sobie z tym brakiem pieniędzy, nauczyłem się kraść i to było takie normalne, przecież tak się żyje i wręcz to było taką moją chlubą, że ja będąc na ulicy potrafię sobie poradzić, zakombinować tak, żebym miał kasę, żeby melanżować, żeby było zawsze na dragi, na alkohol. No i to zaczęło się tak kręcić, no i zaczęło być zamiast coraz lepiej, wydawało mi się, że właśnie na imprezach, kiedy jest impreza, kiedy są dragi, kiedy są przyjaciele, kiedy jest balanga, że to jest fajnie, ale tak naprawdę było coraz gorzej. Pamiętam motyw, kiedy pierwszy raz złapała mnie policja, kiedy przybili mi pewną rzecz. Wtedy pamiętam, pijany kradłem jakieś radia po prostu pod hotelem z samochodów. To była jakaś strasznie chora akcja i takie akcje się zdarzały dosyć często. No i złapali mnie w końcu, dostałem wyrok w zawieszeniu. Potem poszedłem siedzieć do więzienia na rok i 4 miesiące. No i wyszedłem z tego więzienia i dalej próbowałem sobie ustawić życie. Próbowałem po prostu zmienić coś, ale nie dałem rady. Dalej miałem w sercu takie pragnienia, żeby robić muzykę. Ale to było bardzo nieznaczące, po prostu bardziej na podwórku, właśnie w takich klimatach, gdzie były narkotyki, alkohol. Robiliśmy pewne rzeczy, wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z życia, jakiś taki bunt. No ale jakoś na tych drogach buntu, wolności, smaku nie zaznałem, wręcz przeciwnie. Zaczęło się wszystko psuć coraz bardziej. Próbowałem też sobie ułożyć życie, byłem z taką dziewczyną i to wszystko było takie porąbane, że wszystko się zaczęło rozwalać po prostu też przez dragi, przez alkohol. Nie potrafiłem sam swojego życia ogarnąć, a co dopiero mieć jeszcze wpływ na czyjeś życie dobry. To było niemożliwe. No i w pewnym momencie po prostu wszystko się rozwaliło. Te relacje, które miały dla mnie jakieś znaczenie, wtedy po prostu się posypały i przyszedł taki czas, że już dalej nie widziałem sensu, że patrzyłem na swoje życie, na życie moich przyjaciół. Niektórych z nich już nawet nie ma pośród nas, już nie żyją. Mój wspólnik wyszedł z więzienia, na przykład się powiesił, nie wytrzymał ciśnienia. Inne osoby jakoś też bliskie mi, z którymi wcześniej melanżowałem, też jeden kolega z drugim na przykład zaćpali się. Inni też wracali do więzienia, jeszcze inni gdzieś tam się porozjeżdżali i w
wydawało mi się to wszystko takie bez sensu, że ja mówię o wolności w moich tekstach rapowych, a tak naprawdę jestem w wielkim dole i dookoła jest syf i gnój. I w pewnym momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie potrafię być szczery sam wobec siebie, że wmawiam w siebie, że jest mi dobrze, wmawiam innym, że to jest dobrze, a tak naprawdę jest jeden wielki syf. Wtedy pamiętam, kiedy to zobaczyłem, to było mi strasznie przykro. Byłem sam w domu wtedy i po prostu jedyną reakcją na to wszystko to było to, że pamiętam, ukląkłem w łazience na podłogę i zacząłem wołać do Boga. To tak było takie bardzo spontaniczne. W ogóle dziwne, że ja się odwołałem do Boga, bo ja wtedy uważałem, że ja nie potrzebuję Boga, że może, że możliwe, że On jest, ale nie potrzebuję takiego Boga, jakiego jakby można jakby to powiedzieć, zauważyć, jak Go reprezentują ludzie tutaj na świecie, więc to było dziwne, ale tak zrobiłem. Zacząłem wołać do Boga, zacząłem wołać: Boże, jeżeli Ty jesteś, to pomóż mi, zmień moje życie, bo ja nie potrafię już tak dalej żyć. No i stało się tak, że Bóg naprawdę mnie wysłuchał, postawił na mojej drodze takich ludzi, normalnych ludzi, taką rodzinę, którzy po prostu pokazali mi jakość życia, której nie mogłem nigdy znaleźć w tych klimatach. Narkotyki, te historie, ucieczka w te klimaty nie były w stanie dać pokoju do mojego serca, nie były w stanie sprawić, żebym miał takie ukojenie. Ciągle miałem niepokój, jakiś stres, a w tym momencie zobaczyłem, że ta rodzina po prostu ma w swoim życiu taką jakość, której ja nie mogłem zaznać. Oni byli już naprawdę szczęśliwymi ludźmi i opowiadali mi po prostu historię o Jezusie, który przyszedł na ziemię w ciele Boży Syn po to, aby moje grzechy, moje choroby i Twoje, i nas wszystkich ponieść na swoim ciele na krzyż. I że On to zrobił dla mnie i to było dla mnie bardzo wielkim szokiem, bo przecież żyję niby w kraju chrześcijańskim, ale nigdy tego nie rozumiałem, ale wtedy właśnie to zrozumiałem i pomyślałem: dobra, jeżeli Jezus zrobił to dla mnie, jeżeli On umarł za mnie, no to ja chcę tego, chcę przyjąć tą miłość, którą On mnie pokochał. I wtedy pamiętam, pomodliłem się, poprosiłem Jezusa, żeby zmienił moje życie, żeby zamieszkał w moim sercu, żeby mnie uwolnił od narkotyków, od alkoholu, od papierosów, i to się stało wtedy. Wiem, że coś się nie stało niesamowitego. Na drugi dzień, kiedy wstałem, to byłem już innym człowiekiem. Przestałem przeklinać w jednym momencie. I Bóg też zabrał mój głód narkotyków, papierosów. Miałem drobne wpadki potem, ale kiedy później zajerałem jointa, to myślałem, że umrę. To było mi totalnie niepotrzebne. Wiedziałem, że to jest oszustwo. I Bóg wypełnił mnie swoją miłością, pokojem. I wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Wtedy przestałem robić rap na pewien czas. Ale będąc w takim kościele charyzmatycznym, pewna kobieta, po prostu, która w ogóle mnie nie znała, podeszła do mnie po nabożeństwie i powiedziała, że Bóg słyszy Twoją grę i jak będziesz robił to dla Niego, to będziesz robił wielkie rzeczy. I ja pomyślałem: skąd Ty w ogóle wiesz, kobieto? To było takie dziwne. Ona się tylko tak tajemniczo uśmiechnęła i wiedziałem, że to jest niesamowita sprawa, że rzeczywiście Bóg do mnie mówi. Zacząłem modlić się. I wtedy podjąłem decyzję, że chcę dalej robić muzykę, bo to było gdzieś wpisane w moje serce, to pragnienie. I jakoś odkryłem talent do rymowania słów, ale podjąłem decyzję, że będę dalej robił muzykę, ale od nowa i że to będzie miało inny wymiar. Że teraz będę naprawdę mógł dać ludziom przesłanie i treść, która może naprawdę zmienić ich życie, bo to, co ja usłyszałem o tym, co Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu, to totalnie zmieniło moje życie. I Bóg zupełnie mnie przemienił, uzdrowił mnie. Dzisiaj mam nowe życie, dzisiaj mam rodzinę. To jest moja żona wspaniała i razem jakby robimy rzeczy dla Boga i chcemy robić
takie rzeczy, które wiemy, że on sam zrobiłby, będąc tutaj. I chcemy mówić o Ojcu, chcemy mówić o Jego miłości. Chcemy żyć tak, żeby ludzie, którzy nie znają prawdziwej radości, którzy szukają, tak jak ja szukałem, ukojenia w bagnie grzechu, to ja wiem, że nigdy tam go nie znajdą. I chcę też, żyjąc w rodzinie, marzę o tym, żeby ludzie zobaczyli taką jakość w naszym życiu, jaką ja zobaczyłem w życiu tamtej rodziny, u której w domu podjąłem decyzję, żeby otworzyć się na Jezusa. I to zmieniło całe moje życie. I teraz mogę robić muzykę, mogę pisać teksty, które wiem, że mają wpływ właśnie dobry na ludzi. Nie tylko dobry wpływ. Wiem, że Słowo Boże jest naprawdę niesamowite, że wszystkie rzeczy, które, wszystkie kłamstwa w ogóle na temat Boga, które są w naszych umysłach, one powinny zostać zniszczone, bo Bóg jest naprawdę dobry i On może wszystko. To nie ma znaczenia, w jakim jesteś miejscu. Ja znam ludzi, którzy byli nieuleczalnie chorzy i Bóg uzdrawiał tych ludzi. Ja byłem narkomanem, alkoholikiem, złodziejem. Bóg zmienił mnie. Dzisiaj mam rodzinę, mogę grać z fajnymi ludźmi, z fajnymi muzykami. Możemy robić rzeczy, które są i profesjonalne, i mają wpływ na świat. I to jest moja historia. Pozdrawiam. Kola, moc, skład. Jestem Oksana, żona Koli, Mirka. I jesteśmy teraz właśnie w Bielawie, gdzie poznaliśmy się z Mirkiem 3 lata temu na misji. I co prawda wtedy jeszcze nic, nawet nie przypuszczaliśmy, że będziemy małżeństwem i od razu, że tak powiem, mnie zaiskrzyło, ale po niecałym roku też wierzymy, że Bóg zaczął działać i nas tak prowadzić do siebie. Ale tutaj właśnie w Bielawie jakby te pierwsze rzeczy zostały jakby zasiane. Też w moim sercu, jak widziałam Kolę i widziałam, jak kocha Boga, to sprawiło, że nie zakochałam się jeszcze tak po ludzku w nim, ale nie potrafiłam przestać o nim myśleć. Znaczy o właśnie widziałam Boga w jego życiu i to i od tego się zaczęło. Oni są naprawdę bardzo fajni. Mieliśmy z nimi razem z Piotrem bardzo fajny czas wczoraj. Prawda? Fajny i ciekawy. Teraz możemy już być przyjaciółmi.